To jest podcast Hej Mama. Hey mama. Nagrywam dzisiaj z Kasią Jeruzalską, tak trochę akcentuję to nazwisko, bo mylę sobie S-A i wychodzi coś innego, ale Kasia się nie gniewa, pewnie przyzwyczajona. Nagrywamy akurat w pomieszczeniu turkusowej wieży, gdzie Kasia odbywa praktyki, może też wspomni o tym chwilę. Ale rozmawiać będziemy o Kasi pracy w Zielonej wieży, w żłobku, do którego chodzi mój syn, bo jak kiedyś Kasia mi opowiedziała swoją historię, jak trafiła do Zielonej wieży, to mnie to po prostu zachwyciło. Zwłaszcza w kontekście takim, że mam dużo podcastów o tym, jak mamy na macierzyńskim zmieniają swoją ścieżkę zawodową, rzucają korpo, otwierają własne biznesy itd. A tu totalnie inna historia. Kasia nie na macierzyńskim, tylko po prostu, zaraz nam powie dlaczego, mam nadzieję, że zdradzi, rzuciła korpo, a potem zaczęła pracę w Zielonej Wieży między innymi. Jeszcze może coś po drodze było, dowiemy się. I i, I dla mnie to jest po prostu fascynujące, że ktoś świadomie i z pasją wybiera pracę z młodymi ludźmi. I jeszcze jak usłyszycie, jak Kasia o tym opowiada, to pewnie się w niej zakochacie tak jak ja. <grym> tak więc <wiem>, zrobiłam ci <grym> taki wstęp zwany wyzwaniem. <grym> Kasiu, jakbyś mogła swoimi słowami opowiedzieć o sobie, jakby kim dzisiaj jesteś, jeżeli chodzi o twój zawód. No, i jak do niego doszłaś? Cześć, dziękuję Ci za taki miły wstęp. Nie wiem, czy sprostam, ale powiem jak powiem. Opowiem o sobie po prostu, jak to było ze mną i skąd się tu wzięłam. Chociaż szczerze mówiąc, jakby ktoś te 6 lat temu, kiedy się rozstałam z korporacją, powiedział mi, że ja będę pracować z dziećmi, to ja bym się wtedy bardzo śmiała. Naprawdę, nie trochę, ale bardzo. Bo nie miałam tego w planach, odchodząc z korporacji jeszcze tak powiem na tych osób, które się zastanawiają czy odejść i chodzi im to po głowie długo to rozumiem was bardzo dobrze, bo mi to też zajęło kilka lat I ja się zastanawiałam, 9 lat pracowałam w PR PR, trochę marketing i lubiłam tą pracę to nie było tak, że jej nie lubiłam, ale czegoś mi tam cały czas brakowało i ja tak sobie myślałam, dobrze to za rok się zastanowię za rok się zastanowię, bo ja nie wiedziałam co dalej i to chyba było takim dużym wyzwaniem, żeby podjąć decyzję i troszeczkę było tak, że zbiegły się dwie rzeczy, jakby jedno to, że ja już miałam ogromną potrzebę, żeby odejść, a drugie to, że tak się zdarzyło w firmie, że mogłam, więc się pożegnaliśmy razem. Tak powiedziała, to nie jest tak, że ja rzuciłam, to było tak, że trochę firma mi się pomogła rzucić, ale mogłam tej decyzji nie podejmować, ale podejmowałam, że tak. I później miałam coś takiego, że okej, okay, co teraz dalej... Nadal te dzieci, nawet, nawet mi przez głowę nie przemknęło to, że będę pracować z dziećmi. I ja chciałam sobie dać taki rok, pół roku na to, żeby w ogóle się dowiedzieć, co ja chcę. Więc ja robiłam, nie wiem, od tego, że zapisałam się na kurs hiszpańskiego, na który chciałam, tańczyłam salse, pojechałam do schroniska, wychodziłam z psami i gdzieś cały czas dostawałam telefony od znajomych z korporacji, hej, ale mam dla ciebie fajną pracę, idź na rozmowę, tam będzie świetnie. Ja tak chodziłam, ale taka nieprzekonana, i stwierdziłam po pół roku takiego chodzenia, że ja na pewno nie chcę, tylko co dalej. I trochę to jest tak, że przypadek czasem w życiu rządzi tym, co dalej. I mi się taki przypadek zdarzył, za który teraz jestem ogromnie wdzięczna, bo znajomi mnie poprosili, żebym poszła do punktu opieki dziennej i pomogła tam zajmować się dziećmi, bo jest coś takiego, to też może Was zainteresuje, jak punkty opieki dziennej. To są takie żłobki, gdzie przychodzi do pięciorga dzieci. Jest przeszkolony opieką, który się zajmuje dziećmi, i rodzic powinien mieć tam jeden dzień dyżuru w takim żłobku. To też jest fajne całkiem rozwiązanie. Taki przygotowawczy przed większą grupą, przed żłobkiem, więc też polecam. I ja poszłam do takiego punktu na taki dyżur zamiast rodzica. Tylko ja powiedziałam tym moim znajomym, bo oni gdzieś tam mieli taką podbramkową sytuację i potrzebowali wsparcia. Ja mówię: Ja pójdę, ale ja się w ogóle nie znam i to będzie tylko jeden dzień, bo ja nie mam nic wspólnego z dziećmi. Oni powiedzieli: Nie martw się, tam jest przeszkolony opiekun, ty będziesz tylko pomagać. No, i ja po tym jednym dniu, jak poszłam, to ze zdziwieniem ogromnym stwierdziłam, że tak, że to jest coś, co chcę robić, bo ja bardzo chciałam pracować z ludźmi, bo jakby lubiłam tą część, część PR-ze bardzo, i nawet się zastanawiałam, że może jakaś praca w Hr, ze ale jak to? A tu przyszła i. Po tym dniu stwierdziłam, to jest praca z ludźmi. To jest właśnie praca z ludźmi. Mi nigdy nikt nie powiedział, że praca z dziećmi to jest praca z ludźmi. A ja sama dopiero odkryłam, że okej, okay, ja jestem z ludźmi, ja jestem w relacji, ja się uczę człowieka, człowiek się uczy mnie i bardzo mi się to spodobało. Więc bardzo szybko, jakby poszłam dopytać się, jak ja mogę pracować w żłobku, gdzie ja mogę się przeszkolić. Okazało się, że są kursy, więc poszłam na taki kurs, który prowadzony był przez Instytut Komańskiego świetne, jakby tam pierwsze pytanie na tym kursie, jakimi zadali, kim jest dla ciebie dziecko i wyszło od tego, że jest człowiekiem jakby i to też, jakby to dalej ukierunkowało chyba całą, całe moje postrzeganie e, właśnie dziecka i, i jakby kreowanie mojej jakby sposobu pracy z dzieckiem e, więc ja na tym kursie się dużo nauczyłam siebie, a później dopiero tego, jak pracować z dzieckiem i to bardzo mi się podobało i zaczęłam prowadzić bardzo szybko taki punkt opieki, czyli byłam opiekunem, ale to jakby nadal mi nie wystarczało, bo czułam się taka jakby sama sobie zostawiona, czyli miałam ten punkt, pracowałam z rodzicami, to też było bardzo fajne, że tam się uczyłam współpracy, tego, że codziennie inny rodzic przychodził i to jest ogromna wiedza, jak codziennie jest z tobą ktoś, kto ma inne zasady pracy z dzieckiem, czy relacje, bardzo dużo się nauczyłam od rodziców. Ale później po takich dwóch latach pracy, czyli doprowadziłam jedną grupę do przedszkola, stwierdziłam, że już czegoś mi nadal brakuje, bo chciałabym z kimś się powymieniać tą wiedzą, chciałabym jakoś tak być w takiej przestrzeni wspólnej, żeby ktoś mi coś doradził, miał podobne spojrzenie też na to, jak ja pracuję z dzieckiem. I wtedy się zaczęłam zastanawiać, czy otwierać swoje przedszkole, czy właśnie szukać gdzieś jeszcze miejsca, w którym ja będę mogła pracować, ale jakiego. I to był taki moment, gdzie ja przejrzałam internet, i stwierdziłam, dobrze, ja jeszcze chciałabym pobyć w grupie i się nauczyć. To jeszcze nie chcę otwierać swojego, tylko gdzie ja pójdę? I też parę miesięcy szukałam. I wtedy właśnie znalazłam Zieloną Wieżę, stronę internetową. I przeglądałam naprawdę dużo żłobków, dużo przedszkoli, i stwierdziłam, że jakby po tym, co było Zielona Wieża, miała napisane na stronie, że właśnie oni podchodzą. Do dziecka jak do człowieka, że ważne są wartości, że ważna jest relacja, że ważny jest kontakt, i że każde dziecko jest indywidualne. Jest mówiłam, dobra, to jest ostatnie miejsce, gdzie próbuję. Pierwsze i ostatnie na zewnątrz idę do nich pracować albo nigdzie, w sensie albo wtedy otwieram swoje i koniec. I bardzo się ucieszyłam, że, że Zielona wieża była otwarta na współpracę. Więc dzisiaj jestem już rok w Zielonej wieży i pracuję jako opiekun w żłobku. I to jest zdecydowanie miejsce, w którym się odnalazłam i nagle zobaczyłam, że ja nie jestem sama, że jest społeczność, która podobnie podchodzi do pracy z dzieckiem, że ja jakby nie dość, że mogę czuć się jak wśród swoich, to jeszcze bardzo dużo się nauczyć tego jak się rozmawia z dziećmi, bo głównym językiem, którym my rozmawiamy z dziećmi to jest komunikacja bez przemocy, czyli NVC. Gdzie opiekunowie są szkoleni zasad tej komunikacji, czy w ogóle ze sposobu bycia, bo ja bym nawet jakby bardziej nazwała to nie jakimś rodzajem komunikowania się, tylko jakimś rodzajem budowania relacji. NVC jest językiem, w którym. Jakby patrzymy na człowieka przez jego potrzeby. Czyli tak jak na małe dziecko, nie patrzymy, że o Boże on jest zły, bo albo niegrzeczny, bo rozwala wszystko, bo, nie wiem, bo krzyczy, albo że nie chce jeść. Tylko zawsze za każdym zachowaniem, które dziecko jakby jakoś manifestuje, to patrzymy, ok, on to robi, on właśnie dzisiaj po prostu, nie wiem, popchnął 10 osób, to czego on potrzebuje, tak? Co za tym stoi? Więc w ten sposób, dużo jakby rozmawiamy o emocjach i to też jest bardzo fajne, bo, bo wtedy jakby w tym podejściu ja się jakby ja uczę się pracy z dzieckiem, buduję więź, ale ja też uczę się siebie bardzo. Także na pewno miejsce jakby... I fajne do przebywania dla dzieci, ale też polecam jako miejsce bardzo dobre do pracy jako opiekun i do uczenia się, właśnie jak w, ogóle, jak w ogóle być z tym dzieckiem. I myślę, że ja się jako opiekun uczę, ale też rodzice się dużo uczą, bo oni przychodzą. Często to są pierwsze dzieci, tak jak ja pracuję w żłobku, to jest często tak, że to jest pierwsze dziecko, więc rodzic też czasem bywa zagubiony. To jest bardzo w porządku, bo to jest normalne, zupełnie nowe. Mm, więc razem się uczymy, jak, jak tą więź stworzyć, jak tą relację budować, kim być w tej relacji, ale też jakby jak traktować dziecko, jak zrobić tak, żeby było dobrze i dla jednej i dla drugiej strony. Także tak. Piękne przedstawienie się i to, czym się zajmujesz. Wiesz, jak, jak ja tego słucham, jako mama dziecka, które chodzi do Twojej grupy, no to mm, jestem zachwycona i zawsze to powtarzam, bo to jest rzadko spotykane podejście i w ogóle tutaj od razu przypomina mi się mail jednego statusiów, który do mnie napisał słuchaczy. Jeżeli znacie miejsca podobne do Zielonej Wieży w innych miastach, we Wrocławiu, w Gdańsku, w ogóle gdziekolwiek są takie miejsca, to napiszcie do mnie maila. Bo no, słuchacze z tych miast szukają po podcaście z Sławną Kalinowską. <laughs> pytają o, o to, czy znamy takie miejsca w innych miastach. Więc jak ktoś ze słuchaczy zna, to dajcie znać. Wiadomo, że drugiej Zielonej Wieży nie ma e, poza Warszawą. Ale może są podobne miejsca i warto się dzielić taką wiedzą. Ten cykl podcastów z opiekunami, z nauczycielami, z żonej wieży polega na tym, że na początku właśnie trochę o was jako osobach, a potem trochę merytoryki i z Kasią kalinowską rozmawiałyśmy o adaptacji, a my dzisiaj z Kasią jeruzalską porozmawiamy o tym, jak się witać i żegnać z dziećmi. Dla niektórych to może być temat taki, co w ogóle, co? co? za temat, a dla mnie to jest mega istotny temat. W pierwszym żłobku, jak zostawiałam to osia, to nieraz wychodziłam z płaczem, bo czułam, że coś było nie tak w tym pożegnaniu. W sensie panie mi zabierały czasami dziecko tak po prostu nie pytając o to, czy ja już jestem gotowa, tylko bo tak, bo my się spieszymy. I ja czułam, że, że to nie jest ok dla mnie i dla niego i jechałam do pracy załzawiona. Mieliśmy też ciężkie odbiory, bo ktoś jak już był w moich ramionach, to odreagowywał różne rzeczy, i, i długo nie potrafiliśmy wyjść z szatni. I też nie czułam żadnego wsparcia, tylko raczej takie: no, no idźcie już. <grych> A tu jest zupełnie inaczej. I, I tak było od samego początku, już w trakcie adaptacji. I teraz mam takie poczucie, że możemy rozmawiać o tym. Że ja muszę na przykład szybko wyjść i proszę kogoś o pomoc w zaopiekowaniu emocji to bo bardzo rzadko się zdarza tak, że Teodor po prostu idzie do grupy i, i bez płaczu, że chce do mamy się żegna albo nie żegna i po prostu sobie idzie, może zdarzyło się to trzy razy do tej pory, mimo że już długo chodzi. I podobnie jest z wyjściem. Czasami nie potrafimy wyjść z sali, zwłaszcza jak jest jego ukochany przyjaciel Brunko, <laughs> to, to szaleją i. I ja, ja już bardzo chcę wyjść, a nie potrafię go do tego przekonać w sposób taki, który będzie też ze mną ok, bo nie lubię go do końca tak na siłę brać i wychodzić. I, i też mam od Was wsparcie w tym. I jak zastanawiałyśmy się nad tym tematem, o czym rozmawiać, tak z punktu widzenia merytorycznego, to powiedziałaś, że nie chciałabyś się wypowiadać jako ekspert o, o jakichś takich radach, które dotyczą wszystkich dzieci, bo ty uważasz, że każde dziecko jest inne. I jakby dla mnie to jest clue w ogóle <noise> i sens tego, jak podchodzicie do dzieci w Zielonej Wieży. No więc jestem bardzo ciekawa, jak podejdziesz do tego tematu pożegnań i powitań, skoro mamy w grupie dzieci ile? Teraz obecnie mamy 18, do celu 22 będzie. Mhm. Czyli jest 18 sposobów pożegnań i powitań? Tak. Tak, tak, a jeszcze bym powiedziała, że nawet nie 18, bo jeszcze ten ka każdy z 18 ma różne dni i różne warianty. Czyli to też nie jest tak, to też myślę, że e, warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że, jak, e, że, że ustala się jeden i ten sam e, model pożegnania z danym dzieckiem. Nie, bo poniedziałek w poniedziałek to dziecko żegna się tak, a już na przykład w środę potrafi zupełnie inaczej. Więc to też jest tak, że e, naprawdę nie ma gotowej recepty ani gotowego sposobu. Mm. Jakbyś mogła podać jakieś przykłady potrzeb i tego mm -hmm. jak można je zaopiekować? Ja w ogóle powiem tak, bo jakby jeszcze trochę się cofnę do tego, co powiedziałaś, że, że ja tak się broniłam przed podawaniem tej recepty, takiej ogólnej. I rzeczywiście, jakby troszkę mnie to tak zblokowało, jak usłyszałam to pytanie, bo mówię, ojejku, ja powiem coś tu i ktoś pójdzie jutro i powie: Słyszałam świetny pomysł, ja chcę to właśnie zastosować, bo słyszałam, że to będzie działało. I ja nie chcę, żeby tak było, bo nie, jakby. Fajnie jest się czymś inspirować, ale powiem tak: mogę dać dwie uniwersalne rzeczy, jakby takie wam porady, jako rodzicom, do tego, że, które mam nadzieję ułatwią wam te pożegnania. I to będą uniwersalne rzeczy, które tak każdy z Was będzie mógł zastosować. Jedno to jest to. Rodzicu drogi, zastanów się, jak byś ty chciał się żegnać, z czym ty byś się czuł dobrze. Czyli jak ty wyobrażasz sobie takie pożegnanie, ale nie jak ty wyobrażasz sobie, że jak będzie się zachowywało twoje dziecko, bo tego nie jesteś w stanie przewidzieć. Możesz sobie oczywiście mieć wyobrażenie, do którego chcesz dążyć, ale zastanów się, jak ty chcesz się czuć przy pożegnaniu i na co cię stać. Czy stać cię na to? żeby odpro w ogóle zastanów się po pierwsze czy to ty jesteś tą osobą, mamo albo tato, zdecydujcie kto będzie odprowadzał dziecko, bo to jest trudne, więc ja też chciałabym powiedzieć mamom, że to nie jest obowiązek, że to ma być mama, bo często mamy tak od siebie wymagają, że to ja jako ta najbliższa osoba, ja pożegnam, ja dam radę, niekoniecznie to musisz być ty i to nie ma w tym nic złego, może to być dla ciebie po prostu za emocjonalna rzecz, więc jeśli tata powie, ja to załatwię, to naprawdę czasem warto zaufać i pozwolić, że jakby pożegnać się z tym dzieckiem w domu i zostawić tacie tą sprawę. Czyli jakby ta jedna uniwersalna rzecz. Zastanów się, jak ty rodziców się będziesz czuł, wyobraź sobie, przerób to w głowie na różne sposoby, co zrobisz, jak dziecko będzie płakać, co zrobisz, jak nie. Bo czasem paradoksalnie nawet jest trudno rodzicowi właśnie tego dziecka, które w ogóle nie płacze, macha i mówi do widzenia, mamo, ja cię właśnie, bo wtedy mama odbiera, a ja cię nie potrzebuję. Więc przygotuj się na różne warianty, zastanów się, jak ty będziesz się z tym czuł. To jest ta jedna uniwersalna rada. A druga jest taka, że po prostu bądź uważny na swoje dziecko. I już trochę je znasz, bo jesteś z nim w domu, więc trochę wiesz. Pewnie, jeśli były takie sytuacje, gdzie zostawał z babcią, z opiekunką, to już trochę wiedzy masz na ten temat. To też warto um, jakby wyćwiczyć, czy poćwiczyć, czy jakby takie sytuacje zorganizować w domu, żeby on się mógł pożegnać z inną bezpieczną osobą z rodziny, żebyś właśnie, e, żeby można było zaobserwować, jak, jak dziecko się żegna, co i tak może nie oddać tego, jak będzie w żłobku, ale chociaż trochę poobserwujesz tą sytuację. Mm. A druga rzecz, że bądź uważny i taki elastyczny, że jeśli ty masz swój sposób, który wymyśliłaś na pożegnanie i pójdziesz do żłobka, to może się okazać, że twoje dziecko ma zupełnie inny pomysł na to. I pozwól mu też, jakby na to. I więc jakby ja bym powiedziała, że potrzebie, jak się zbytałeś mnie o potrzeby, to ja na pierwszym miejscu na początku przy pożegnaniach i tak wychodzi potrzeba rodzica i to jest zawsze ta potrzeba bezpieczeństwa. I my już na rozmowach rekrutacyjnych często rozmawiamy o tych, jak, jakby jak chciałbyś, żeby wyglądało pożegnanie, na jakie pożegnanie jesteś gotowy. I zawsze później pada pytanie, czy jesteś gotowy na pożegnanie w płaczu. I często rodzice mówią, nie, absolutnie nie, nie ma mowy. I mówimy, dobra, to teraz wróć do domu i twoje zadanie domowe, jeśli chcesz do nas przyjść, to zastanów się, czemu nie, co by ci pomogło, że tak, dlatego, że mm, to nie jest tak, że my... Ch jakby planujemy, że te pożegnania w płaczu będą, postaramy się tak, żeby ich nie było, ale one w ogóle, jakby ja nie, ja nie zakładam, że pożegnanie w płaczu jest pożegnaniem złym. Że to jest trochę tak, ja, ja zawsze taką sytuację sobie wtedy przywołuję, że jeśli ja mam partnera, którego bardzo kocham i on wyjeżdża na przykład na parę miesięcy za granicę i ja stoję na lotnisku i on wtedy ode mnie wymagał, że ja mam się z nim pożegnać bez płaczu. To jest dla mnie bardzo trudna decyzja. A ja jestem dorosłym człowiekiem. To teraz wyobraźcie sobie tego maluszka, który ma się pożegnać z mamą czy z tatą, i on nie za bardzo sobie zdaje sprawę do końca, co się dzieje. I rodzic mówi, ja bym tak bardzo chciał, żebyś ty się pożegnał ze mną bez płaczu. Więc ja bym chciała powiedzieć rodzicom, że nie wszystkie dzieci, ale niektóre dzieci potrzebują płakać. Pozwólcie im na to. Niech one sobie płaczą, to nie jest złe. To właśnie dziecko ci mówi, mamo. OK, i to my jesteśmy też opiekunowie, w Zielonej Wierze, od tego, żeby zauważyć, że ta sytuacja jest bezpieczna, bo jeśli dziecko płacze, to ten płacz jest czasem bezpieczny, a czasem nie. Jeśli jest bezpieczny, to my mówimy, hej, rodzicu, jakby on płacze, bo ci pokazuje, że jest mu smutno, ale on jest gotowy na to, żeby zostać, i wtedy to też jest OK. Więc jakby ym, to jest ta rzecz, ale są dzieci, które jakby rzeczywiście płaczem wyrażają niezgodę, i myślę, że to jest nasza rola, jako opiekunów, żeby być kimś z boku, komu łatwiej to zauważyć, bo rodzic jest zawsze w emocjach. Żeby właśnie rozróżnić, która sytuacja jest bezpieczna, a która nie. I rozmawiać z rodzicem. Bo rodzicu to jest tak, że jeśli ty będziesz się czuł bezpiecznie, to twoje dziecko bardzo szybko też. Czasem nawet jest tak, że dzieci wyprzedzają rodziców, ale to są sytuacje naprawdę sporadyczne, więc nie wymagajmy od nich, żeby oni byli jeszcze, żeby dzieci były dojrzalsze od nas. Pozwólmy im, niech trochę płaczą, niech powiedzą, że to jest dla mnie trudne. Ale jeśli rodzic wie, że miejsce jest bezpieczne, to naprawdę ułatwia to dzieciom rozstanie. Więc ja bym powiedziała, że i to też do rodziców, którzy nie chodzą do zielonej wieży, nie mają takiej możliwości w każdym innym żłobku, nawet państwowym, ja zawsze zachęcam. Rozmawiajcie na tyle z opiekunkami, żebyście wy się poczuły bezpiecznie, czy wy poczuli bezpiecznie. Ja nawet w, w zeszłym tygodniu miałam taką sytuację z moją koleżanką, która do mnie zadzwoniła i mówi: Kasia, powiedz mi, jak ja mam się rozstawać z dzieckiem. Ja nie przyszłam do was do Zielonej Wieży, bo nie mogę z różnych powodów, ale ja się czuję fatalnie, wychodząc ze żłobka, w którym jestem. Jak ja mam się z nim żegnać, zostawiać tak czy tak? Ja mówię: Nie wiem, bo ja nie widzę, ale zrób, czy ty ufasz tym kobietom, z którymi zostawiasz dziecko, tym opiekunkom? No mówię, nie wiem, nie wiem. Ja mówię, no to poznaj je na tyle, ale ja nie wiem, bo to jest państwowe, ja nie, one nie mogą mieć tyle czasu. Ja uważam, że każda opiekunka ma tyle czasu, że czasem jest tak, oczywiście, że trzeba bardziej zawalczyć jako rodzic, ale nie wstydźcie się tego. Jakby to jest wasze dziecko, więc wy macie prawo, żeby nawiązać kontakt i relacje z opiekunem, któremu zostawiacie to dziecko. Zawalczcie czasem o ten kontakt, nawet w miejscu, w którym jest trudniej, żebyście wy się czuli bezpiecznie, bo wtedy wasze dziecko też się poczuje bezpiecznie, naprawdę. To jest fantastyczne, co mówisz. Zwłaszcza, że często jak opowiadam o Zielonej Wieży, to słyszę takie pytanie: to ile ich tam jest? <grytanie> no, albo jest mało dzieci, albo bardzo dużo opiekunek, skoro tak wyglądają powitania, pożegnania, zajęcia, że, że jest demokratyczne i tak dalej. To musi być mnóstwo opiekunek po prostu, albo bardzo mało dzieci, um, a, a nie jest. Mam wrażenie, że jest tak normalnie, jak ma być. Um, I też często taki zarzut słyszę przy tych powitaniach i pożegnaniach, no bo do, do zielonej wieży, może powinnam powiedzieć na początku, ja mogę wejść do każdej sali, która jest moje dziecko, powitać się albo pożegnać, zarówno właśnie jak po niego przychodzę, jak i go zostawiam. W niektórych placówkach i w tej pierwszej, w której byliśmy, było tak, że były drzwi, przez które ja już nie mogłam przechodzić, czyli w ogóle nie widziałam, co się dzieje w środku, tylko żegnaliśmy się w szatni, pani uchylała drzwi, przez które moje dziecko przechodziło. I... Jego argumentem na to jest to, że inne dzieci widzą innych rodziców, więc jest im przykro i tęsknią za, swoim, za swoimi rodzicami. Ja tego, ja tego nie widzę do końca w Zielonej Wieży. Być może czasami się tak zdarza, ale mam wrażenie, że wtedy od razu jest taka rozmowa z tym płaczącym dzieckiem, że o, czekasz na mamę i, i, i te emocje są zauważane, i jest rozmowa o tym, kiedy mama przyjdzie. Natomiast. Bardzo często spotyka mnie to, że jakieś dzieci, jak już mnie widzą, to krzyczą, gdzie jest Teoś? I pokazują mi, gdzie on jest, i biegną do Teosia powiedzieć Teoś, to twoja mama już przyszła. Jakie jest wasze podejście właśnie do tego, że, że te inne dzieci mogą widzieć rodziców i, i przynosi im to jakieś cierpienie? No właśnie, cierpienie. To jakby. Mm, to jest tak. Znaczy, ja nie widzę w ogóle. Yy trudności z tym związane. Że nie widzę skutków negatywnych, na jakby, które jakiegoś długofalowo mają wpływać na dzieci. Że jakby jedni rodzice są, drugich nie ma. I to jest właśnie chyba ta rzecz, która myślę sobie, że pewnie gdyby to się zdarzało sporadycznie, że nagle przychodzi rodzic jest w sali, a dzieci są do tego nieprzyzwyczajone, to może by, by były zdziwione, że jakby czemu nie ma ich. Ale że oni, one obserwują jakby ten proces. U nas też jest tak, że... Mm, te adaptacje czy przyjęcia dzieci są przez cały rok, więc u nas praktycznie przez cały rok w sali są zawsze jacyś rodzice, i oni wchodzą, wychodzą Jedno dzieci są z rodzicami, drugie nie, nie. I nigdy nie usłyszałam pytania od dziecka: A czemu mojej mamy nie ma, albo gdzie mama? Więc to się jakby nie, nie widzę, żeby to jakby budziło jakieś trudności. Widzę, że. Rzeczywiście zdarza się tak, że inne dzieci przeżywają rozstania, które dzieją się obok nich, ale ja na przykład jakby uważam, że to jest bardzo um, takie wzbogacające te dzieci. Że ja lubię, jak to się dzieje, lubię to obserwować, i myślę, że takie dziecko się bardzo dużo uczy z takiej sytuacji, bo tak, bo zdarza się nawet w zeszłym tygodniu miałam rozmowę z dziewczynką, i to chyba nawet właśnie nie wiem, czy jak ty się Natalia nie żegnała z te 8. E, bo Teoś czasem e, jakby on tak sygnalizuje, że on popłacze chwilę, ty wychodzisz, on po dwóch sekundach odwraca się, i idzie się bawić. To jest jego taki sygnał, że on się w ten sposób żegna i, i pokazuje, że, e, że to pożegnanie jakby jest dla niego trudne, mm, ale dzień już nie sprawia mu trudności, ale jakby jak dziecko które inne, które to obserwuje, e, mnie zapytało, że jakby czemu Teoś płacze, e, albo na przykład są dzieci, które nie mówią nawet i pokazują nam, że o on e, 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 e. I wtedy jest właśnie fajna okazja, ja ją tak odbieram, do wytłumaczenia dziecku, tak, na przykład Teoś żegna się z mamą i dlatego płacze, bo jest mu trudno. Wiesz, on nie lubi tych pożegnań. To jest taki moment trudny. Ale patrz, Agnieszka na przykład, czy inna opiekunka, weźmie go na ręce i zaraz go przytuli. I zobaczysz, że on przestanie płakać. I do dziecko się przygląda. Mama Teosia wychodzi, tak, ty wychodzisz i to i rzeczywiście, jest dwie sekundy na rękach i on albo czasem nawet w ogóle tego nie potrzebuje i idzie się bawić. I to drugie dziecko, moim zdaniem, to nawet bardziej korzysta z tej sytuacji, bo ono patrzy, że te momenty są trudne i że to też jest normalne, że coś jest trudnego. Bo ja y, jestem przeciwniczką, jakby wmawiania dzieciom, że rzeczy y, trudne nie są trudne, że jakby to jest, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, wszystko będzie dobrze, albo już jest dobrze. Tak, wywróciłeś się, już, a to nie boli, to nie boli. Jak boli, jakby dajmy sobie ten czas, nic się nie stanie, jak y, my ludzie będziemy płakać przez chwilę, albo przez chwilę będziemy smutni. Jakby to raczej pomaga, tak? Ten smutek się uzewnętrznia i odchodzi. I tutaj jest też tak, że jakby patrzymy, e, okej, okay, on się żegna, albo czasem nawet jest tak, i te sytuacje są e, jeszcze jakieś takie bardziej rozbudowujące. Bo, bo często jest tak, że my kogoś mamy na rękach, e, bo dużo nosimy też dzieci na rękach w Zielonej Wieży. E, ale są dzieci, które potrzebują być przekazane na ręce przy pożegnaniu. A ja już mam na przykład dwójkę dzieci gdzieś tutaj przytulonych, a widzę, że trzecie potrzebuje wsparcia, bo się żegna. I ja wtedy do tej dwójki normalnie mówię: Słuchajcie, e, potrzebuję Waszej pomocy, żebyście teraz wstali, się czymś zajęli, czy pobawili, bo tutaj jest. E, dziecko, które się żegna z rodzicem i ja chcę mu pomóc, bo będzie mu łatwiej, jak przytule. I oni to rozumieją. Ja nie, ja nie mam wtedy żadnej dyskusji z tymi dziećmi, ale dlaczego, ale co? Oni schodzą z kolan i tylko się przyglądają i mówią, mm -hmm, przytulisz go? Ja mówię, tak, przytulę. I to dziecko, które się żegna, przytula się i jakby no, to jest naprawdę rozwijająca sytuacja, taka pozwalająca, że oni się nie dość, że jakby swoje pożegnania mają, to ja uważam właśnie, że to pomaga, bo oni się pięć razy szybciej uczą żegnać, bo oni widzą, że aha, jemu to też sprawia trudność, ale tak sobie poradził, więc ja też następnym razem powiem, tak jak mamy taką dziewczynkę, która mówi Kasia tulić, czy tam przychodzi Agnieszka tulić i to też jest fajne, że oni potrafią później sygnalizować, co oni mogą zrobić w tym momencie. Więc ja nie widzę takich zagrożeń, ale rozumiem opiekunki, które rzeczywiście na przykład są zestresowane tym, że rodzice jest w sali, i też uważam, że fajnie, rodzicu, jak to uznasz. Tylko to też jest, ymm, myślę, miejsce na rozmowę, że ta opiekunka przyjdzie i powie: Potrzebuję pracować z całą grupą. Jak pan czy pani jest w sali, y, to mnie to krępuje, albo wtedy dzieci są bardzo rozkojarzone. Ja naprawdę potrzebuję waszego takiego wsparcia, żebyście teraz wyszli, bo mi jest łatwiej. Ja nie widzę w tym nic złego. Jakby uszanujmy to, że ktoś w ten sposób pracuje. Albo, bo jedno to jest właśnie, jak ty się rodzicu żegnasz, jak żegna się dziecko, ale w tym jest jeszcze opiekun. I e, tak jak nas jest e, jakby pięcioro, e, pięć opiekunów w danej grupie, to każda z nas ma inny styl pożegnań. Niektóre dziewczyny wolą szybsze pożegnania, niektóre wolniejsze, niektóre jakby dyskutują, inne przytulają, więc jakby my też. E, i to jest fajne, i to radzę akurat opiekunom, że jeśli masz jakiś styl pożegnania, to opowiedz o tym rodzicom, że ja jestem takim typem, mi to pasuje. I słuchajcie, tu się spotykają trzy osoby: jest rodzic, jest opiekun i jest dziecko. Każdy ma swój sposób, więc i tak tego nie zaplanujecie wcześniej. Warto o tym pogadać, ale i tak będziecie pracować jak na żywym organizmie. To jest jak operacja, tak? Jakby przyglądacie się, co działa, co nie działa, i reagujecie, czasem to jest intuicyjnie. Ale fajnie, jak wcześniej porozmawiacie i powiecie, dobra, Ty masz tak, ja mam tak, to spróbujmy w ten sposób. Ale nawet po takich rozmowach, ja czasem mam tak, że omówiłam coś z rodzicami, oni mi powiedzieli jak i to w ogóle jakoś nie możemy, tak niby wszystko działa, ale ja widzę, że coś tutaj, tak ja jestem spięta, ktoś jest spięty, więc chwilę sobie daję. Ale czasem jest tak, że nawet jak, to, jakby jak rodzic się pożegna, wyjdzie z dzie jakby dziecko zostanie, to jak gdzieś go później łapie i mówię: Wiesz, co ja coś nie do końca czuję. Czy ty się dobrze czujesz w tym stylu pożegnań? I rodzic mówi: A ja też nie, tego nie chciałem ci mówić. Ja mówię, no to pogadajmy, bo jeszcze może inaczej. I szukamy tego. I ja jestem osobą, która jakby dosyć szybko się żegna, znaczy przejmuje dziecko, ale wiem, że ja się wtedy czuję bezpiecznie. I ja wiem, że jak rodzic to przedłuża to ja już gdzieś zaczynam gubić ten rezon, więc ja wolę to powiedzieć, że im dłużej ty jesteś, tym mi później trudniej złapać uwagę dziecka i skupić na sobie. I ja wiem, że jak ja to powiem, to rodzic wtedy nie odbiera tego o Boże, ona mnie wypycha z sali, tylko on wie, że ja to robię, bo ja wtedy bezpiecznie przejmę jego dziecko, więc rozmawiajmy po prostu. Rozmawiajmy, to jest bardzo cenna uwaga. Jak mówiłaś o tym, że ta sytuacja obserwowanie trudności pożegnania u innego dziecka może być rozwijające dla tych dzieci, które na to patrzą, to przypomina mi się też książka Gosi Stańczyk Rodzeństwo, w której ona mówi o tym, że właśnie jakby nie bójmy się poświęcać tyle uwagi, ile dziecko potrzebuje, nie starajmy się porówno, tylko odpowiadajmy na potrzeby, bo jedno dziecko, które widzi inne dziecko płaczące, potrzebuje zobaczyć, że dorosły się tym zaopiekuje. I ono się dzięki temu czuje bezpiecznie, bo widzi, że ten dorosły zachowuje się jakby normalnie, tak? tak jak powinno być, czyli ktoś potrzebuje jego pomocy i on tej pomocy udziela. I wtedy ma takie poczucie, że jak ono będzie potrzebowało pomocy, to też ta pomoc będzie udzielona. Więc faktycznie jakby to też potwierdzenie w literaturze, że, że to jest jakby ważne, że, że to może być rozwijające właśnie i działające na korzyść tego, te, tego poczucia bezpieczeństwa u dzieci, które obserwują trudne sytuacje u innych i tą pomoc dorosłego, że, że ta potrzeba jest zaopiekowana. A teraz jeszcze przypomniałam sobie jedną rzecz z takiego spotkania, które mieliśmy organizacyjne u Was w Zielonej Wieży na temat pożegnań jakby takiej rady, czego nie robić. W sensie, żeby nie wychodzić bez pożegnania. Jak, jak ty czujesz, jak to może wpływać? No tak, to jest częsta pokusa, żeby wyjść bez pożegnania, bo, bo wtedy tak po cichutku da się wymknąć i się uniknie tego płaczu. Z założenia. Jakby też tego, co ja czuję wewnętrznie, ale też w zielonej wieży, no my zawsze mówimy, że warto się żegnać, że nawet jeśli wiesz, że to będzie trudniejsze, czy wywoła ten płacz. To jednak y, to, że się pożegnasz, y, to nie zabierze dziecku tego zaufania, tak? Bo to jest trochę tak, że, y, że jeśli dziecko wchodzi do żłobka czy przedszkola i ta y, to mamu jeszcze nie, jeszcze trochę, jeszcze trochę i ty widzisz, że on się bawi, a jak już się super zacznie bawić, to, to taka pokusa żeby uciec. Y, no to myślę, że dziecko, które zostało, czuje się często takie oszukane, bo ono później, ono później i tak zauważy, że ty wyszedłeś. Rzadko są takie dzieci, które rzeczywiście nie, jakby pominą to. Nie, jakby przyjdzie zawsze moment, gdzie ten maluch będzie musiał się z tym zmierzyć i zauważyć, że ciebie nie ma i tobie będzie okej, okay, rodzicu, bo ty wyszedłeś i tego nie widzisz, ale nie będzie ciebie przy tym, jak i maluszkowi będzie trudno. Więc nie, nie polecam, nie robiłabym tego właśnie ze względu na utratę zaufania, że później takie dziecko następnego dnia może będzie się bawiło, ale co chwilę będzie odwracało głowy, bo nie będzie wiedziało, czy ty znikniesz, czy nie. Albo w ogóle już nie będzie chciało jakby od ciebie odejść, no bo nie ufa ci, czy ty powiedziałeś coś, że odchodzisz, nie, znikniesz mi tak, jak ja się zacznę się dobrze bawić i mi zacznie być dobrze, to ty znikniesz. To, to jest podwójnie, jakby raz zaufanie, a drugie, a nie mogę się czuć komfortowo, bo jak ja się poczuję dobrze, to mi mama albo tata znikną. Nie róbmy tego dzieciom. Jakby weźmy to na swoją odpowiedzialność, zmierzmy się z tym płaczem, jeśli tak jest, nawet jeśli to jest trudne. Aczkolwiek nie, nie jesteśmy tak restrykcyjni w tej Zielonej Wieży. Jeśli zdarzają się takie dni, gdzie my już mamy więź z dzieckiem jako opiekunki... I wiemy, że dziecko już zna przestrzeń i wie, że jest bezpieczne, ale nadal jest to jakiś jakaś taki moment adaptacji albo już po adaptacji, bo czasem jakby ten proces się tak e, falowo idzie, czasem już po adaptacji jest super, a nagle jest cofnięcie. To są takie dni, gdzie na to pozwalamy. E ja znam dziecko i wiem, że to mu nie zrobi krzywdy, bo już nie cofnie tego, jakby nie, nad, nie nadwyręży tego zaufania do rodziców, a widzę, że to jest taki dzień, gdzie jemu jest ciężko i też widzę rodzica, bo to często wynika z tego, że rodzic ma jakby trudny dzień i dziecko to wyczuwa. To ja się wtedy nie upieram i nie mówię wróć się i tam się pożegnaj, bo widzę, że dziecko, jakby że rodzic wyszedł, a dziecko się bawi i, I ja wiem, że ono mnie zapyta, gdzie jest mama, i ja powiem, a już wyszła, wiesz, I... ale on już się czuje tak bezpiecznie ze mną. Że, że jakby już jest w stanie to przeżyć. Więc paradoksalnie, chyba bym na takie sytuacje, i to też jakby pozwalała wyjątkowo, jak już dziecko jest zaadoptowane, i po prostu będzie taki dzień, gdzie nie wiem, tobie, rodzicu, jest ciężko się pożegnać, albo wiesz, że, że dziecku będzie. Um, ale wiem, że to jest trudne bo wiem, że ja jako opiekunka też muszę bardzo mocno siebie pilnować, jak widzę, że adaptacja jest trudna i widzę, że jak tam parę razy ktoś się wymknął i nie płakało to dziecko i było łatwiej um, to mam taką pokusę, a może już tak róbmy, ale wiem, że nie warto że jakby wtedy ja pilnuję siebie bardzo, mówię dobra, tu jest ten czas, gdzie trzeba pogadać z rodzicem, że jemu się skończyły pomysły, mi się skończyły spróbujmy czegoś innego, więc um, jakby nie, nie, jakby, jako ogólnie taka rada nie polecam w cichego wymykania się. Jakby mi było łatwiej przyjąć to, żeby się cicho nie wymykać, po tym jak z Karoliną w trakcie adaptacji, Karolina to była taka przewodnia opiekunka wtedy adaptacyjna, opowiedziano właśnie o tym, o czym teraz ty mówisz, że, że dzieci czasem płaczą przy rozstaniach, a za chwilę już nie płaczą. Ja się przyjrzałam właśnie tym, temu stylowi pożegnań ta osia z różnymi osobami i on nawet jak jest ze mną, to jak się rozstajemy z kimś, to, to po chwili trochę chlipie, że on by z powrotem chciał do tego wujka, albo tej cioci, albo tego znajomego. No bo było fajnie po prostu, no i, i to faktycznie trwa chwilę i, i po prostu... Jakby zaakceptowałam, że mam wrażliwe dziecko, tak? Nie wiem, cieszyć z tego na przykład, że, że przywiązuje się do ludzi, że, że lubi z nimi przebywać. No ale jakby to bierze się z tego, że, się, że jest ta przestrzeń do przyglądania się, że jest ta rozmowa, właśnie z opiekunami, za co jestem bardzo wdzięczna, że, że to u was jest. Poruszę jeszcze na koniec taki temat związany. Z odbieraniem dzieci ze żłobka. Jakby już trochę powiedziałyśmy o tym, że, że rodzic przychodzi do żłobka i może tam przebywać, że nie zauważa, że do końca tej trudności związanej z tym, że inne dzieci wtedy chcą do mamy. Jakby że, że to jest do ogarnięcia, że, że, te że dzieci są już przyzwyczajone. Ja miałam swoją taką trudność, którą trochę mi pomogłyście. Nie wiem, czy ona jest powszechna. Że czasami to już nie chce wyjść ze żłobka i czasami to jest tak, że on coś odreagowuje i, i po prostu potrzebuje długiego cycusia i przytuleń i tak dalej. Czasami to jest turbo ekstra zabawa, a ja się gdzieś już spieszę, zaczynam być sfrustrowana, on w ogóle wtedy totalnie się ode mnie oddala, nie mamy ze sobą tego flow. No i ja mam trudność z wyjściem, a, a czasami jakby ona wynika tylko z tego, że on się dobrze z kimś. Bawi, i, i może tutaj też masz coś wspierającego do powiedzenia, jeżeli chodzi o odbiór. Ja nie wiem, jak często to są przypadki, że ludzie mają z tym, rodzice mają z tym jakiś problem i kłopot. Ja czasami odczuwam taki stres, jak, zwłaszcza jak wiem, że za chwilę musimy gdzieś jechać, czy ja się wyrobię. I, I od razu powiem, że ja sobie zaczęłam z nim radzić trochę tak, że ja się po prostu staram nie umawiać <laughs> przez najbliższą godzinę od momentu odbioru dziecka ze żłobka, czyli najwcześniej na 16.30, na, na 17.00. Bo biorę pod uwagę ten margines, że możemy bardzo długo wychodzić ze żłobka. Hmm. Hmm. Zdarza się to, jak się pytasz, czy to się Czę. często zdarza. Nie wiem, czy często, ale się zdarza. To nie jest jakby wyjątkowa rzecz, że dziecko nie chce wyjść ze żłobka. E i to też jest w porządku. W sensie, jakby no, to jest trochę tak, jak ja zauważyłam, że te dzieci, które nie chcą szybko wyjść ze żłobka, one potrzebują się z rodzicem jeszcze podzielić. Jakby to jest tak właśnie, że przychodzisz do tej przestrzeni, gdzie on był przez cały dzień, gdzie robił różne rzeczy, które były łatwiejsze albo trudniejsze. Więc teraz mamo, jakby pobądź ze mną trochę, ja ci pokażę, jak tu jest, i, i jakby ja cię tu oprowadzę, ja się podzielę. Więc warto jest tak w takich miejscach, gdzie oczywiście jest to możliwe, że tak jak w Zielonej Wieży u nas jest to możliwe, żeby rodzic jeszcze posiedział w sali. Hmm, więc jeśli masz na to czas, to tak jestem za tym, tak jak właśnie za takim wyjściem, jak ty powiedziałaś, że fajnie sobie zorganizować tą chwilę, żeby się nie spieszyć od razu, tylko żeby przyjść i posiedzieć trochę z tym maluchem, żeby on ci pokazał, co on robi i gdzie on jest, bo jakby to też często sprowadza się do tego, że małe dzieci po prostu nie potrafią mówić, one nie wrócą do domu i nie opowiedzą ci wszystkiego, jak minął dzień. Więc one w ten sposób trochę opowiadają, jak to jest tutaj. Dzielą się w tym, czym są przez cały dzień. To jest jedna rzecz. Więc tak, warto wpadać do takich miejsc wcześniej po prostu. Z tym, że tu zaznaczę też, żeby szanować czas opiekuna i właśnie jak wiadomo, że masz takie dziecko, to przyjdź zanim ten czas odbierania mija, czyli sobie pół godziny wcześniej, ustalcie się z opiekunkami, czy to jest dla nich ok. U nas Zielonej Wieży jak najbardziej można sobie przyjść i posiedzieć. Hmm. A jeśli się spieszysz, to myślę, że właśnie jeśli żłobek jest na tyle czy przedszkole elastyczne, zawsze warto dać znać opiekunce, że dzisiaj będę się spieszyła, bo małe dzieci często potrzebują przygotowania i my wtedy jesteśmy jako opiekunowie w stanie przygotować dziecko powiedzieć: "Dzisiaj przyjdzie po ciebie mama, ale się spieszycie", więc my już możemy zacząć ten proces wychodzenia wcześniej, tak? Więc jeżeli obiad albo jak mama przyjdzie, to wiesz, to jest ten czas, kiedy się spieszycie i będzie potrzebowała, żebyś szybko wyszedł więc jak chcesz to mogę cię odprowadzić, pomachać i tak dalej więc też warto prosić o pomoc opiekunów i wiem, że u nas też jest troszkę tak, jak obserwuję rodziców przez to, że mamy ten demokratyczne miejsce i takie bliskościowe i dzieci się nie zmusza do niczego więc ja widzę, że raz rodzice są trochę skrępowani tym, że o że co będzie wyglądało, że ja narzucam jak ja mu każę teraz wyjść, a już na pewno nie wezmę go na ręce i pod pachę i nie powiem, że wychodzimy Hmm. Więc jedna rzecz. Ja, ja w ogóle jestem zdania takiego, że tutaj też wchodzi taka trochę historia o granicach, o tym, czego my potrzebujemy. I ja naprawdę zachęcam, żebyście mówili swoim dzieciom, czego Wy teraz potrzebujecie. I co jest ważne. Oni się te, one się też przez to uczą. I to nie jest tak, że aha, ja go teraz nauczę, żeby dostosował się do moich potrzeb. Nie, to jest też tak, że tego uczysz, że masz potrzeby, więc on też może mieć potrzeby. E, więc tego się nie bójcie, jakby powiedzieć teraz mi zależy, żeby wyjść i naprawdę tego potrzebuję i złoszczę się, jak tu siedzę. I to jest bardzo w porządku i myślę, że część dzieci na to zareaguje. A jak nie, bo będą zajęte i wciągnięte, to poprosić o pomoc też opiekuna. To jest naprawdę, to jest tak, że my trochę wtedy jesteśmy u siebie w domu i nam łatwiej, bo my pracowałyśmy przez cały dzień w tej energii, w tej atmosferze, więc Mamy parę sposobów na to, jak zachęcić dziecko, jak mu wytłumaczyć, i można razem odprowadzić do szatni i powiedzieć. Ja widzę rodziców, jak się krępują i nie wiedzą, i siedzą, i ja już teraz. mnie to na początku też było trudne, bo nie wiedziałam, czy wchodzić w tą historię między rodzica a dziecko, czy pozwolić, bo to jest ich czas i niech spróbują sami. Mm, więc najpierw jestem za tym, że próbujcie sami, ale jak nie, to dajcie znać opiekunowi, bo on nie zawsze zauważy. Tak Czasem tam gdzieś sprząta, tu ma inne dzieci, więc czasem nie zauważy. Ale ja jak zauważam, to podchodzę i się po prostu pytam, czy potrzebujesz mojej pomocy? Czy chcesz już wyjść i potrzebujesz pomocy i nie widzę? Dla mnie to nie jest taka sytuacja, że oceniam o Boże, co za bezradny rodzic. Absolutnie nie. Bo jakby, no, ja wiem skąd to się bierze, widzę potrzebę dziecka, ale rozumiem, że jakby sytuacja może wymagać innego zachowania, więc jestem chętna pomóc. Mogę porozmawiać, mogę powiedzieć, że zaraz zamykam, mogę odprowadzić do szatni. Yy. I trochę tak jest, że, że czasem po prostu łatwiej, bo mam, z mamą się inaczej, bo za mamą się stęskniłem, więc teraz będę robił różne rzeczy, ro, czy robiła, tak, żeby ją tu przytrzymać. Ja w ogóle uwielbiam te momenty czasami, ja się tak śmieję, ale czasem widzę, że jakby właśnie dziecko pokazuje, co było, gdzie, jakie lubi zabawki, ale najbardziej zapewne momenty na mnie są. Jak widzę, że dziecko odtwarza dzień i każe rodzicom siadać. Tak, My mamy takie kręgi, w których śpiewamy, więc dziecko organizuje krąg i teraz każe rodzicom odśpiewać piosenki. I to jest super, jak rodzic ma czas, i to jest przeurocze, ale zupełnie zrozumiałe, jak nie ma. Więc proście też opiekunów o pomoc. Mówcie hej, no nie, nie mogę, masz jakiś sposób, masz jakiś pomysł i jak będzie miał, to myślę, że naprawdę pomoże. I to znowu będę mówiła, rozmawiajcie. Nie, w ogóle jestem za tym, żeby nie przemilczać momentów, które są e, jakieś takie trudne, czy nie bardzo wiadomo, jak się zachować z jednej albo z drugiej strony. Nie ma sensu milczeć w ogóle, naprawdę. Wystarczy powiedzieć, boże, nie, nie wiem, dziwnie się czuję, nie wiem, co zrobić. Będzie łatwiej, jak będziemy rozmawiać. Dla mnie tutaj tak fajnie, mocno wybrzmiewa to, że jak mamy sobie z czymś radzić, to nie znaczy, że mamy radzić sobie samemu. Tak. Tylko radzenie sobie oznacza również proszenie kogoś o pomoc i ja mam to poczucie, które podkreślałam, podkreślam cały czas w rozmowach o tym, czym dla mnie dziona wieża, że ja czuję tą społeczność i ja czuję, że ja tam mam wioskę, że to jest właśnie takie miejsce, gdzie my wszyscy jesteśmy w tych relacjach i, i sobie nawzajem pomagamy i się wspieramy i właśnie możemy mówić o trudnościach i to jest Ok, bo, bo jedną z czasami z takich trudności jest między innymi to, że to się zna tej wegetariańskiej diecie i rozmawiamy o tym, jak ma ochotę spróbować mięsa itd. i tak dalej. Ja się taka czuję nieoceniana w tych rozmowach, tylko właśnie, że rozmawiamy o, o czymś konkretnie bez ocen, co możemy razem zrobić, i to jest dla mnie bardzo wspierające. Także pewnie w którymś momencie cyklu rozmów z Zieloną wierzą porozmawiamy o tym, jakie jak jest podejście do jedzenia, do diet. Bo to też jest duży temat. Jak czytam na różnych grupach facebookowych właśnie to jest jakiś problem dla mam, żeby znaleźć takie miejsce, w którym ich wybory będą uszanowane mm. i, i znajdą taką przestrzeń, gdzie ta dieta będzie respektowana, i to jeszcze w taki sposób z szacunkiem i godnością dla dziecka i rodzica. Rozmawiałyśmy o powitaniach i pożegnaniach, więc to już jest taki czas, żeby się. Żegnać, chociaż widzę, że Kasia mówi, że chciałaby coś jeszcze powiedzieć. Tak, bo jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, to tak szybko powiem. A propos tych pożegnań, bo tutaj tak wybrzmiało mocno, żeby nie wychodzić po cichu, ale jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, to taka, żeby. Żeby niekoniecznie liczyć na to, że dziecko pomacha, czy powie cześć, czy się pożegna, bo wydaje mi się, że to jest ważne, że też jest dosyć dużo takich przypadków, gdzie rodzic mówi cześć, żegna się, albo nawet podchodzi do dziecka i, i, i dotyka, a dziecko nie podnosi głowy, bawi się czymś i wtedy rodzic jest często zagubiony, nie wie, co zrobić. Podchodzi drugi raz, ale pożegnaj się, ale pomachaj mi. I w którymś momencie dziecko zaczyna płakać w końcu, jak, jak już tak zobaczy, że ten rodzic wychodzi. I to jest dosyć częste, dlatego chciałam o tym powiedzieć, że tutaj mam, tu mam akurat radę taką, że w takim przypadku jestem za tym, żeby podejść, dotknąć lekko dziecko, powiedzieć, wychodzę i nawet jak ono nie podniesie głowy, to wyjść, bo to jest też sposób radzenia sobie dziecka z tym, że ono słyszy, na pewno słyszy, ale nie chce w tym uczestniczyć, bo to jest za dużo. I wtedy dajmy mu wolność, po prostu wyjdźmy i tyle. To tak jakby mówię, no to się na tyle często powtarza, że, że myślę, że to warto z tego skorzystać. Bardzo fajnie, że to dodałaś, dzięki. U mnie w podcaście na pożegnanie. Zawsze proszę o to, żeby moja gościnni powiedziała, albo mój gość powiedział, bo jednego gościa miałam. Czego życzę innym mamom? Zaufania do siebie, życzę wam mamy. Tak, jakby ufajcie sobie. Nie mam nic do dodania, poza tym, że bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli chcesz posłuchać więcej otwartych rozmów o macierzyństwie, wejdź na stronę hejmama.pl